Dzień dobry, witam w kolejnym spotkaniu z programem montażowym Shotcut. Dzisiaj zakończymy pracę z naszym filmem. Mamy wszystko już poukładane, dodane napisy, dźwięk, muzykę, ale film istnieje jak gdyby tylko w programie. Żebyśmy mogli się nim cieszyć, wysyłać, ładować na strony internetowe, musimy, że tak powiem, wyrenderować, wypuścić, zamknąć, tak żeby ten plik został przez odpowiednie kodeki przekształcony i zaczął istnieć. Jako osobny plik filmowy. W jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim, oczywiście, otwieram sobie moje ostatnie zapisane ustawienia. Tutaj, jak widzicie, mam wszystko już teraz przygotowane i zamknięte. No i w jaki sposób film eksportujemy? U góry jest jedna z przedostatnich ikonek, jest właśnie kwestia eksportu. Naciskamy ten przycisk i teraz mamy tutaj w tym naszym lewym okienku, gdzie zazwyczaj pojawiały się albo filtry, albo pojawiała się lista odtwarzania, mamy różnego rodzaju presety. Zobaczcie, ich jest presety, czyli, że tak powiem, ustawienia, z których możemy skorzystać. Ich jest naprawdę całkiem sporo, bym powiedział, że bardzo dużo i wystarczająco, bo możemy na przykład również wypuścić tylko ścieżkę audio. Jeżeli nie chcemy mieć wideo, a chcemy tylko zapisać sobie ścieżkę dźwiękową, możemy wykorzystać albo właśnie właśnie wavy albo wma albo mp3 te pliki które są bardziej popularne ale również te które są wykorzystywane w programach montażowych mamy różnego rodzaju e, um, ustawienia do, do y, y, które są zapisywane na kamerach ale również mamy na przykład, możemy wykonać sobie same tylko zdjęcia. Jeżeli chcemy wygenerować jakiś kadr, jeden poszczególny kadr, też możemy sięgnąć po te ustawienia na samym dole. To, co nas oczywiście najbardziej interesuje, to jest kwestia wypuszczenia filmu. Mamy tych kodeków, tutaj też jest całkiem sporo. Ja bym proponował, żebyśmy poruszali się w tym najpopularniejszym, czyli H264. Ja wybiorę akurat może ten H264 High Profile hik profile to jest ten, który będzie mnie tutaj w tym momencie interesował. Co ja mogę zrobić? Mogę sobie tutaj w tej stronie od razu kliknąć eksportuj plik, ale mogę również wejść na ustawienia bardziej zaawansowane, mianowicie ten przycisk advanced, który się znajduje w tym miejscu. Kiedy wejdę na niego, to mogę sobie sprawdzić, czy wszystkie te rzeczy, które są dla mnie istotne, są ustawione. Na przykład rozdzielczość, czy jest w wersji Full HD. Przypominam, 1920 na 1080 jest. Tutaj jest tak samo ustawione. Jaki będzie format obrazu? Czy to będzie 16 na 9 to które teraz jest powszechnie wykorzystywane, czy też inny? Przypominam, kiedyś było 4 na 3 no i kwestia też samego, samej ilości klatek, czyli jaki jest klatkarz, ile jest klatek na sekundę w tym ustawieniu na Z25, czyli taki, który jest powiedzmy dla produkcji wideo standardowy. Dalej możemy również wybrać sam, sam kodek, też tutaj mamy, zobaczcie listę tych kodeków, ja nawet zupełnie nie wiem. Yy, yy, niektórych zupełnie nie znam, jest tego całkiem sporo, wiele różnych możliwości. W każdym razie, yy, to co jest dla mnie, według mnie najbardziej istotne, to jest kwestia częstotliwości próbkowania w audio 48000 Hz. Jest ok. Wideo przede wszystkim sprawdzam, czy to jest Full HD, jaki jest format obrazu, ilość klatek. I teraz, jak widzę, że wszystko się zgadza, to mogę przejść do eksportowania. Tutaj jest tym przycisk eksportuj plik. E, naciskam i zobaczcie. Od razu mi się otwiera po prostu okienko, gdzie chcę zapisać mój gotowy film. E, mogę sobie wybrać tytuł e, on się nazywa tak jak cały projekt. Tak? Czyli on przyjmuje tę nazwę, którą zapisywaliśmy wcześniej jako próba. E, u mnie to jest Shotcut Próba, u Was to w zależności od tego, jak nazwaliście sobie e, we, wasz projekt. E, no i oczywiście pytanie do, domyślnie, gdzie zapisać. Gdzie zapisać? E, Domyślnie u mnie wyskakuje tutaj na, w folderze wideo, ale możemy również zmienić. Jeżeli na przykład chcemy zmienić i mieć gdzieś zapisane na pulpicie, no to tak samo na pulpicie wybieramy pulpit. Na przykład u mnie warsztaty montażowe. Tak, mogę wskazać, żeby tutaj było zapisane. Zmieniam tytuł na gotowy. Jeden. Powiedzmy, no i daje przycisk Zapisz. I w tym momencie program, że tak powiem, przygotowuje, renderuje, wypuszcza gotowy film. Zobaczcie, tutaj z prawej strony pojawia nam się paseczek, który pokazuje, jaki jest postęp. W tym miejscu są procenty, 9% Zostało do tej pory wyrenderowane. Będzie również przesuwał się pasek postępu, więc troszeczkę to zajmie. No i kiedy będzie gotowy, wtedy będziemy mogli już też obejrzeć i cieszyć się tym, co zrobiliśmy. Dajmy sobie chwilkę, zaraz wracamy. Teraz już film mi się wyrenderował. Zobaczcie, tak wygląda. Jest napisane, że już z, zieloną, z zielonym haczykiem, że jest gotowy. W związku z czym mogę zamknąć i zaraz obejrzeć sobie to, co stworzyłem. Zachęcam jednak, żeby przede wszystkim zapamiętać, zapisać. Zapisz albo zapisz jako. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie podoba nam się nasza wersja, czyli że jednak jeśli coś jeszcze uważamy, że tutaj na przykład ta czerni, ja już przypuszczam, że ona może być w tytule trochę za długa albo cokolwiek chcemy zmienić, no to kiedy zapiszemy projekt i do niego wrócimy, to zawsze możemy jeszcze modyfikować, tak? Jeżeli wypuścimy gotowy film, to nie uważajcie, że to już jest zamknięta sprawa i nie możemy nic zrobić. Nie, bo to jest jeszcze tylko osobny plik z filmem, a osobny projekt montażowy pozostaje całkowicie do naszych zmian i do tego, co chcemy dalej rozbudowywać, zmieniać, przestawiać, więc nie zapomnijmy zapisać efektu naszej ostatniej pracy. E, no i cieszmy się tym, to, co zostało stworzone, e, już pokazuję, jak to wygląda u mnie. E, muszę sobie znaleźć tutaj, gdzie jest, e, gdzie są moje, mm, no właśnie, nie wiem, o, tutaj są warsztaty montażowe. I zobaczcie, jest gotowy jeden plik mp4. Mogę go otworzyć, i teraz automatycznie będę miał podgląd do tego filmu, który stworzyliśmy. Tak to mniej więcej wygląda. Co myślę o ruchu drogowym tak. w Polsce? I Wszystkie te rzeczy. Myślę, które że jest coraz lepiej. Gdzieś tam się pojawiają. Oczywiście, na przykład, ja to zapomniałem, że jest tytuł, powinienem to usunąć, ale kiedy sobie zapisałem ten. Ten projekt mogę to nawet później zrobić, i raz jeszcze powtarzając, całe, wszystkie rzeczy związane z eksportowaniem pliku mogę to zrobić. Bardzo dziękuję za uwagę. Na tym kończymy nasz krótki przewodnik dotyczący pierwszych kroków w programie Shotcut. Zachęcam do zaglądnięcia do słowniczka, jeżeli coś było niezrozumiałe. No i życzę powodzenia i przede wszystkim prób, cierpliwości. I kreatywnego wykorzystania zarówno samych zdjęć, jak i możliwości programu Shotcut. Dziękuję bardzo.